2017 roku trwała procedura odwoławcza, co już powiem, oczywiście nie chciał się zgodzić z tą decyzją, ponieważ jest to droga w generalnej strategii, jest określona jako DCSD, czyli główna, przyspieszona główna. Jest to droga, która w żadnym naszym dotychczasowym doświadczeniu nie mieściła się w schematach drogi powiatowych. Ale te nasze, to znaczy nasze w sensie części prawne i stanowiska, bo ktoś udział w poprzednim prawie 3 roku procedury związane z próbą odwołania tej decyzji przez to, że na mity zagrał z etapu sądu i zajmował się sprawami dotyczącymi tego, że to jest powodowa organizacja mity, to się zostało po prostu bardzo sprawne. Czyli ostateczne rozstrzygnięcie NSA w 2019 roku uprawomocnienie ostatecznej decyzji 2017 roku staliśmy się zarządcą tej drogi. Ponieważ tak jak wspomnieliśmy, pokażemy to w naszych materiałach, droga ta jest przedsięwzięciem znacznie przekraczającym nasze możliwości i utrzymania, czyli przebudowy. Postanowiliśmy się zwrócić do samorządu województwa małopolskiego, miasta stołecznego Warszawa, czyli są gminy właśnie, o spór, pochylenie się nad tym tematem, abyśmy mogli uzgodnić temat, uzgodnić zasady, których wspólnie moglibyśmy zagospodarować tylko w tych 3 latach. Stan ten drogi, w których miejscach pojawiają się problemy. I stąd nasza prośba o współpracę do pana marszałka, do prezydenta miasta stołecznego Warszawy, do pana wójta, o to, żebyśmy się wspólnie nad tym pochylili. Poproszę teraz pana naczelnika Wojciecha Wójcika o przedstawienie kilku informacji na temat stanu technicznego w tej Alei Krakowskiej i takich punktów newralgicznych, z którymi będziemy się borykali w czasie dalszej eksploatacji czy przebudowy. Zaczyna się Aleja Krakowska, chodzi o to, żebyśmy wyjechali, jednocześnie mieli świadomość tego, jak wygląda ta droga i jak to wygląda, jeżeli chodzi o karty dla powiatowych w powiecie Pruszkowskim. My zarządzamy drogami klasy Z. Widzimy, że sama droga jest G i GB, tak jak pan starosta powiedział, jest dla nas wyzwaniem. Teraz mamy nowe krótkie wideo, żebyście państwo zobaczyli, jak ta droga wygląda. Dajcie. Oczywiście tutaj przyspieszamy, pozwalamy sobie, jedziemy od strony Janek w kierunku Warszawy, zatrzymaj. Mamy ulicę Sokołowską, z której jest wyjazd. W międzyczasie pojawiają się po lewo, po prawo, jak widzicie, jakieś obszary przemysłowe, które dla nas generują bardzo duży ruch. Od ulicy Sokołowskiej, od wyjazdu Michałowi. Natomiast zwracam uwagę, że raczej w ocenie powiatu, specjalnym, ponieważ jest to, wiąże się to z informacjami wynikającymi z Wydziału Geodezji i Geodezji, gdzie w ostatnich 2 latach, a szczególnie w ostatnim roku, liderem budownictwa mieszkania gminy, na terenie, czyli więcej zgłoszeń dotyczących realizacji inwestycji obwodowych, magazynowych, ale przede wszystkim mieszkaniowych, w zabudowie, jak to robi się pan określa, lanowych, czyli cenę słanów, pól, łany, domów, zabudowy szeregowej, jest zdecydowanym liderem ilości takich zbiór,
ale ona oprócz tego formalnie zrobiła kilka bardzo fajnych uwag, bardzo fajnych spostrzeżeń, przede wszystkim porządkujących kwestię ścieżek rowerowych. Ścieżki rowerowe, oczywiście Państwo o tym doskonale wiecie, stają się niezwykle ważnym elementem komunikacyjnym. To, że do Warszawy jest tam, no zawsze na to kilometr, natomiast z innych miejsc naszego powiatu 10 czy 15 kilometrów nie jest w żadnym wypadku problemem w pojeździe do pracy. Bardzo dużo młodych ludzi mieści z różnych miejsc gmin naszego powiatu do Warszawy rowerami lub skuterami. Rowery są bardzo, stają się coraz bardziej istotnym elementem komunikacji codziennej i stąd myślę, że w kwestii Alei Kwiatkowskiej jest to bardzo ważny element. A tu proszę spojrzeć na koncepcję jako ciekawostkę historyczną. Bardzo.